Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny film, w którym chciałem pokazać takie gołębie, które ze względu na to, że jest brak możliwości wysyłki, będzie takie wspólne wysłanie gołębi. No i ja przy okazji te gołębie dostają takie krople na pasożyty, bo tak jak każde gniazdo, jak schodzę po kolei, jak gniazda schodzą, no to one są zakrapiane. Używam jeszcze tego sprayu na te insekty, na podskrzydło, no ale jak to spray, powiedzmy, to jest wszystko w aerozolu, człowiek też wdycha, na krople, powiedzmy, to jest taka indywidualna i mają to na przykład te ja używam tych, one mają 6 miesięcy, ubla, niech tam wyjdzie. 6 miesięcy datę ważności, raczej datę ważności, datę, którym chronią gołębia. Powiedzmy, tam są one delikatnie droższe niż te inne, tylko że tamte są były mniej skuteczne. No i tutaj mamy taką pierwszą samiczkę, jakby pan Sławek z Kraśnika oglądał, no to by była pierwsza samiczka, która byłaby właśnie do skompletowania. Tak jak mówiłem, będzie jechał kolega i zabierze po prostu tych kilka zamówień, raczej będzie tutaj po te gołębie i po swoje, i przy okazji zabierze te gołębie tam kolegom tam z okolicy. No to jest taka samiczka, jest, za chwilę pokażę drugiego od pary, taka fajna lalunia, fajna. No i te gołębie już były zakrapiane, żeby wcześniej, no taka samiczka będzie jedna, tak jak widać. Skrzydełko takie, elastyczność w piórku fajna, także taki gołąbek. No ona jest na białym podbiciu, taka fajna, taka. Po kolei powypuszczam, tak żeby się miejsce zrobiło, bo mam jeszcze w paszce, no tych trochę gołębi jest, także ją wypuszczę. I tutaj mamy tego drugiego, to będzie samiec od pary. Jest drugi od pary, no i on już jest troszeczkę inny, nawet z budowy układu głowy, ale to jest jedno gniazdo. No i też ładne skrzydełko, fajne, taki gołąbek. To jeszcze gołębie nie były latane, pogoda też nie pozwala na to, żeby latać. Podobno ma być ostatni dzień upałów, taki przynajmniej na tą chwilę, bo nawet gołębie wszystko wysiada przy tych upałach. No i to będzie taki samczyk. One jeszcze gołębie, one wyszły na dach, ale jeszcze nie były latane. One w sumie czyste są, ale mają te zastosowane te krople. No to by była taka parka, on będzie na żółtym oku. Trochę inny układ głowy. No powiedzmy, no to jest z tych gołębi, które powiedzmy z tej trzeciej czy czwartej linii gołębi siwych. Także to jest z jednej gołębi. Później mamy tutaj samiczkę i gdzieś będzie jeszcze komplet do tej samiczki, tak samo. Dlatego ona ma jedno pióro sztorcowe w ogonie. Ona taka fajna, malutka jest. Z tego gołąbek też powinien być fajny. No i taka też, taka sprytna. Ona ma tutaj jedno piórko sztorcowe, ale fajne na ogonie i te gołębie zawsze fajnie latały. Na białym oku to będzie. To jeszcze mech na głowie jest. Takie, że taki ten to skrzydełko ma też fajne, ładne tego, no elastyczność piórka tak samo fajna, taka, te fajne gołąbki. Tak jak mówię, no to zeszło, no ale widać właśnie stosunkowo ten, to już widać z innej budowy trochę gołąb. Ogon dużo większy od reszty tułowia, no i skrzydło tak samo, no proporcjonalne. Tutaj malutki gołąbek, fajny taki, fajny, także no wadą jest tylko to pióro sztorcowe. Niby rodzice nie mają, ale nie, gdzieś to pewnie genetycznie przerzuca, nie? I taki tego, no ale fajny gołąbek, fajny na szerokim piórku, te lotka szerokie, fajne, ładne. Tu mamy taka z ciemnych, to był tutaj trzeci, tu był czwarty. Bardzo fajne to pióro ma te gołębie, bardzo fajne. To dosiadło.
I to ma takie 6 piórek. 6 piórek rzuconych w środku. No i aż się wyrywa. I super fajne tylko. To już zrzuciło pierwsze lotko. Gołębie teraz strasznie, ale ciężko go nawet pokazać. Gołębie już przepierzają fajnie. No i to będzie na żółtym oku. Będzie samiec. Ładny gołąbek. No i to pióro takie z takich dotyku, no to bardzo, bardzo takie aksamitne to piórko mają te gołębie. No i też fajne takie zakładające się lotko. To, no coś z tego powinno być dobrego. One już się podnosiły te gołębie, tak jak mówię, nie no, ale fajny gołąbek. Tutaj leciutkie, tu są takie no i stosunkowo proporcjonalne gołębie, ogony fajne do tego, do tak kryją ładnie te tego. No i to jest taki na typowym motylku te gołębie. Wypuszczę następnego jako czwarty. Tu był jako topara, jest gołębi też bardzo fajna. Jedno jest plecione, a drugie jest to jest przeplecione, fajny gołąbek. To będzie może, no może samiec tak samo. Siedziały gołębie na tego, no i nawaliłem na skrzydełka. Ale też bardzo fajne gołąbki. No i to by był jako czwarty. Będzie samczyk. Taki gołąbek. Na ładnym locie to taki typowy motyl jest. No, taki gołąbek. I widać ta elastyczność piór, taka fajna. Poza tym to już na miejscu, no najlepiej samemu po prostu zobaczyć te gołębie, to tak na filmie to powiem, dużo można zobaczyć, ale nie wszystko. Powiedzmy to czwarty. Ten by był piąty. Jest jeszcze chwila, to będzie samiczka. Fajny gołąbek. I też taka elastyczność w lotkach, no i no fajne tego. No one takie ciemne, ale to wszystko ma w sobie gołębia siwego, wszczepionego, ale no takie wychodzą nieraz, ale fajne lotniki są. I z tego no to jest powiedzmy taka trzecia linia dodatkowa tych gołębi i fajne, tak samo widać, no takie fajne, pełne skrzydła, nie? Jak domykają tego ogon do tego, to można zobaczyć, nie? No to zamyka fajnie się, tylko w górze się domyka fajnie gołąb. No, to by było 3 i 3 to 6. I tutaj jest tak, para takich, one jeszcze nie zeszły na gołębik, takie małe. Tu jest jedno takie siwe, takie mroziate. Ona po sobie ma taką łezkę, taką falę białą. Jest odwrotnie, tak samo, który ma ciemne. Za chwilę tam pokażę, żeby wszystkie naraz nie były. No, to jest taka parka. I z tych gołębi zawsze te gołębie latały. I przeważnie, no i w tej linii gołębi, jak wychodzą takie jak ciemne, no to już później to ciężko już tego, ale jak wychodzą na przykład takie jak to są rewelacyjne lotniki. Jeden z zeszłego roku jest samiczka, która lata w hełmie. Fajna taka właśnie białolotka. Ona u mnie z zeszłego roku za młódka, zanim pojechała do hełma, to wylatała 3 godziny. Taka fajny lotnik. I u mnie jest sami, jakie to ma skrzydło. Malutki, krótki ogon, jakie po to. No i to. I zawsze jak wychodzą takie krawaciki, takie białe, białogony, białolotki, one ma przerzucone, to są zawsze super gołębie. Zawsze. No i to taka by mogłaby być jeszcze parka, to by było jako 8. Jako 8. U mnie jest taki samiec. On zginął w listopadzie, wrócił w kwietniu. Na locie z tego wginął, z ostatnich młodych, bił jaszcząb. Odgonił to, no zginęło to w listopadzie, późno już było, jak ten gołąb
bił, no i jaszczą go bił, tam gdzieś się poskładał, gdzieś się schronił, no i wtedy się stracił ten gołąb i w kwietniu przyleciał. No to powiedzmy od pół roku go nie było, po pół roku przyleciał. Taki trochę przyniszczony, no ale teraz i mogła być taka para pstrych czerwonych. Z tego gołębie to jest powiedzmy pierwszy raz, ale też bardzo śliczne gołębie. I w budowie mnie tutaj w tym akurat to jest zrobione na poczet tego roku. Ja sobie zostawię tam tylko z tych gołębi dwa i albo jednego z tego, ale to jest gołąb zrobiony z takiego samca, znaczy cała para z samca ukraińskiego białego i mojej samicy takiej sztorcowej. I te gołąbki, że no, chodziło też o budowę, mają śliczną budowę te gołębie, nie wiem czy mamy zobaczyć, śliczne tego, fajne, szerokie, takie ładne. No ładne gołąbki. No i tu jest takie drugie czerwone, to jeszcze małe gołąbki, no. Ale te ładne skrzydło, no i z tych gołębi już były latane. Jedno zginęło, no to poleciało daleko. Burza była, odzyskana była taka z tego wyszło, po tym samcu, po tej samicy wyszła taka boka rwana. Ona była odzyskana. I no i teraz jest. No ale poleciała daleko, za Wisłę. Zamłódka i tam się opuściło i tam to złapali tak samo tego gołębia. No ale to by było jak tego, no i to by było chyba 10 i ewentualnie tak czy siak to ja mam jeszcze te przygotowane łąki. Czy ewentualnie mógłby być taki siwy. Też taki marmurek, tylko tak jak mówiłem, ten jest na białe cętce, a ten ma taką ciemną, czarną cętkę. No i to jest po takim samcu ukraińskim. No i taki mógłby być samiec jako 11 albo jako wymiana dla któregoś, który jakby tutaj nie pasował. Tak czy siak, tak jak mówiłem, no wszystkie te gołębie do Lublina czy w okolice pojadą jednym transportem, tak jak mówiłem, no nie ma teraz wysyłki, no to te gołębie tam pojadą. Kolegę poprosiłem i zabierze po prostu te gołąbki. Mógłby być jeszcze ewentualnie taki samczyk. No i ładny taki. Nie widać, takie elastyczność w piórku. Fajne mają to upierzenie. No i no to jest zupełnie inny tego, no ale też kuper taki fajny. Ja lubię, jak tego zwracam uwagę, takie duże w kuprze, co mają, to no to jest taki. No i te gołębie się sprawiały już, powiedzmy, były już z tego zrobione gołębie, no i było wszystko, było fajnie z tymi gołębiami, fajnie latały te pierwsze młode. No to taki samczyk. Tutaj pokażę też, bo to była 10. 11. Tu pokażę, tutaj te gołębie jadą do Lublina do takiego kolegi, no ale pokażę jako ciekawostkę. Tu jest jeden, za chwilę pokażę drugiego. One mają takie rdzawe, takie rdzenie, one były pokazane. A tu jest druga para po nich. Te obok tych, jakby jedne z drugimi nie miały nic wspólnego, a to jednak te są ładne gołąbki. Jest ich cała taka wanna, takim długim skrzydłem. Drugi jest taki sam. Drugi jest taki sam. A te dwa młode, jakby je położył koło siebie, no to jedne w takim czerwonym, no może to i te obydwa na białym dziobie. Te takie ładne młodziaczki, a te na białym dziubku, a te takie taki rozmazany czerwony taki. To są gołębie, które wychodzą po kolorowych, ale dwa różne po prostu gniazda, gdzie raczej jako to jest chyba jako drugie i jako trzecie gniazdo. Także
takie te gołębia tak samo wychodzą. Te wypuszczę, żeby już się nie przewijały. Także tutaj mamy tyle. A zaraz jeszcze. Tak to się ciągnie do góry, fajne te gołąbki. Dobra, pokażemy tutaj. Mam tu gorąco, nie wiem, że jest ze 35 stopni, to jedno się... No i bezwietrzna pogoda. Dobra, pokażemy tu jeszcze. I dlatego też dla pana świdnika jest taka para masłowych gołąbki, śliczne gołąbki. W ogóle taki układ ogona to jest zrobiona z takiego samicy donieckiej. One mają taki specyficzny wachlarz, taki ogon, taki, no, specyficzne gołębie, który im pozwala taki wiatr, który od spodu domykają pod oknem. No ale to każdy region jest. No, ale taka samiczka na krótkim dzióbku, fajny gołąbek. No i one też pojadą teraz. Jako tego jest ich cała para, identycznego gołębia, jednego pokażę, a drugiemu w sumie nawet łapałem i mu wyrwałem ze trzy pióra w ogonie. Także to jest gołębie, które już były latane. One ze względu na to, że nie ma wysyłki, miały iść w inne miejsce do Lublina, znaczy Lublina i okolicy, no ale ze względu na to, że nie ma wysyłki, to była podmianka na tych gołębiach z kolegą się dogadałem, że po prostu mu dam coś w zamian, a pan ze świdnika sobie weźmie po prostu tych parkie fajne, ładne laleczki, co tego będzie. Fajniutkie. A tutaj z takich gołębi będzie na podmiankę. Tutaj taka samiczka też. Ona ma też ze dwa pióra wyrwane w ogonie. Nie wiem nawet jak nieraz wyrywają się te gołębie, to nieraz mi się tego, no ale takim potężnym kuprze, fajne gołębie. Jeden już jest właśnie brat, był taki ciemny, siwy. On jest u tego pana w silniku, to teraz żeby było odwrotnie, no to ten będzie do w Lublinie samiczka, ale taka ładna na grubej szyi, ładne gołąbki. Gdzie mamy taką czarną samiczkę, fenomenalny rodnik. I to ona taka czarna, z białym podbiciem, niesamowity rodnik. Ten gołąb właśnie też jedzie, to jeszcze nawet ten kolega nie wie, że dostanie tego gołębia, no fajny gołąb jest. Tylko że tak jak widać, no to się wyrywa cały czas, chodzi tego, ale fajny, fenomenalny gołąb w locie jest. No. Nie wszystkie się tego, no ona będzie na żółtym oku i nie wszystkie się takie wydadzą, takie super, no ale ta akurat jest wybitna. To ona się pokazywała fajnie w locie, no teraz już nie ma jeszcze takiej pogody na loty, ale fajny gołąb. I na skrzydle ładnie i także no i leciutkie, strasznie się wyrywa ten gołąb. Ul! Puszczę tutaj. Fajnie. Tu jest jeszcze taka jedna siwa, ale to też, no bo tam jest dużo tych gołębi, ale pokazałem tylko te co tego, bo były wcześniej, no i jedna też była i ewentualnie też, panie Sławku, jak to mogło być takie żółte, tego no to chyba fajny gołąbek. Będzie może samiec. Jest, już było wcześniej, to było w gnieździe, wychodzi jedno żółte, jedno czerwone, ale też widać, że to ładny gołąbek jest. Puszczę go tak tutaj. No fajne takie. A samiec będzie na pewno.
Trochę ewentualnie można podmienić tak, żeby było, ale z tamtych gołębi, z tych ciemnych, to takie jest właśnie takie poskładane te gołębie, żeby były w jednym duchu. To jest powiedzmy tak jak te, masłowe, to jest taki typowy skowronek. To też jest na skowronku, to żółte. To takie biało dzióbko, no to już tak z tych kolorowych, one mają takiego z wymachem skrzydeł takich na ładnym, takim wolnym locie tutaj, ale to tak jak mówiłem, to lepiej żeby były takie gołębie w jednym duchu no i tutaj jest jeszcze taka jedna samiczka masłowa, która też jedzie, bo to była właśnie na zasadzie tej podmianki, ona już była latane, ona już ma któreś lotko i zrzucone jeszcze, nie, 5 lotek do skończenia, do pieczenia. I ona była latana, ona się fajnie pokazywała i ten gołąb też jedzie. To jest podmianka po prostu za tą parę masłowych do kolegi, no i w sumie to biało dzióbko tak samo było podmienione z tych gołębi, tak żeby wszyscy mieli po trochę tych gołąbków. Także takie gołąbki, tu jest jeszcze takie siwe. Kiedyś też pomyliłem i wysłałem jedno siwe, takie dwupiórko takiemu panu Kazimierzowi, a miało być tego, no i to samica taka, która miała być zostać dla mnie, teraz ją pokażę w ręku i to też pojedzie do Lublina. Także tych gołąbków, no i fajne te gołąbki, ładne. Taka masłówka, ona wylatała, ona zginęła, a czy zginęła, przyleciała, 3 dni jej nie było. I ten gołąb właśnie, jest taki filmik nagrany, jak ona wraca z ładnej góry i to fajnie zawsze to się ładnie podnosiło, ładnie latało ten gołąb. I tutaj jest ta siwa samiczka, ona taka ciemna, po matce taka, matka też jest taka, była ciemnostalowa. I te gołąbki na 12 piórkach i wyszło jedno i jedno jajko, raczej jedno zalężone, drugie było czyste i wyszło jedno taka, ona takie ciemne stalowe, ale fajne lotniki z tego są. Także pozdrawiam wszystkich. A jeszcze wczoraj dzwonił pan do mnie z Lubuskiego. Na początku nie zrozumiałem, myślałem, że zrozumiałem, że z Lubelskiego. A on mówi, nie, z Lubuskiego, że ma mojego gołębia. No i o numerze tam 61. A akurat no to muszę to zerknąć. No i fajnie też te moje obrączki, że nawet jak komuś zginie gołąb, to już tam kilka razy tak było już takiej sytuacji, no tam było ten akurat gołąb, to był koło Świebodzina i pan mi podał numer, ja go odnalazłem, no i odnalazłem tak samo komu był ten gołąb po prostu sprzedany. Zadzwoniłem do chłopaka i także się dogadali, także fajnie to wszystko. Ja ogólnie wiem, gdzie są jakie gołębie. Wiem, te najlepsze to z pamięci wiem, że mnie by coś brakowało, no to wiem, gdzie się zaadresować. Tam w Tomaszowie Lubelskich są takie fajne, przynajmniej jeden samiec, fenomenalny gołąb. No w kilku miejscach jest parę gołębi takich, gdzie jest warto. No i ja wiem, komu co sprzedaję, także no wszystko, no staram się, żeby to było kontrolowane, tak jak gołębie kontroluję, co z czego, z kim, pokoleniami, wiem jak to idzie, jak to łączyć później parami i co z czego wychodziło. No tak samo lubię wiedzieć, gdzie te moje gołębie też trafiają. Także pozdrawiam wszystkich. Jak zwykle kciuk do góry, jak się podobało. Zapraszam też na kolejne filmy. Kolegów w razie tam jakichś tam pytań, to też proszę dzwonić.